Siema, piękna zimowa pogoda dzisiaj, patrzcie. Przyjechałem dać kotu jeść i zobaczyć, jak tam układ Tomka się sprawuje. Kochany Majku, oj jeny, no wczoraj nikt nie był tu u ciebie, no tak się tęskniłeś, piękny. Tak, oj jeny, no sam byłeś, no. No tak, no naskarż na wszystkich, naskarż, nikt nie przyjechał do ciebie, nikt. Jesteś? No chodź. Świąteczne jedzenie będzie zaraz. O, wszystko zjadłeś. Tak, już daję. Całą paczkę ci dam, tak. Całą paczkę Whiskasa. Tak, zaraz. Proszę. Nie no, piękna pogoda jest naprawdę. Nie no, pojadę tam Tomkowi nalać tego paliwa. Wykradnę mu jednak tego układa. No trzeba. Nic nie poradzę, a jutro jedziemy upalać na Godziębę. No, a jeżeli chodzi o Raptora, no to sytuacja jest taka, że po prostu sprzedawca sprzedał mi silnik niby od NTZ. To się okazało, że to jest XSR 700. Znaczy silniki są takie same, ale mają inną instalację. No i jest problem, nie? Bo kupiłem licznik od MT07, na tym liczniku nie startuje. Nie wiem, za 8 dych jest do kupienia instalacja od MT07, czyli ryzyk fizyk. Spróbujemy założyć instalację od MT07 do XSR-a. Czy to będzie pasowało? Do licznika na pewno, a do silnika nie wiem, jakie tam są wyjścia. Mówię, no to są te same silniki, ale inne są tam pewno wyjścia na elektrykę. Nie wiem, nie mam tego przed sobą. Kamil też nie wie. Na razie nie może go odpalić, na razie dostaje tylko sygnał na zawory i co dostaje jeszcze? I chyba ssanie się chyba załącza. No i na razie czekamy. Będziemy musieli kupić tą instalację, zaryzykować. 8 dych to nie jest dużo, a być może, że to da radę, bo teraz znowu innego licznika szukać. No taka bzdura. Także biorę tą kakłada. Tomek, muszę ci nalać tego paliwa, wiesz? Patrzyłem, policji nie ma. O, manetki do wymiany, bo są jakieś takie guma brudząca taka jakaś jest. Umyć ci go nie umyję, ale tu jeszcze patrz coś. Sprężynka od czego? Od hamulca, od stopu spadła. Coś jest. Ale nie wiadomo, czy Borygo, czy z woda zwykła. Nie, na pewno Borygo, bo na mrozie stał, jak go kupowaliśmy. Bez sania. Tomek, co złego, to nie ja. Nie moja wina, że kupiłeś prawie Raptora. CB500.
No i jestem. Także Tomek. O kurde, zamarz? Nie, mit jest. Dobra, naleję ci pełny bak. Lepszą, gorszą, zwykłą. Jeszcze by się zakrztusił, jakby dostał lepszą. $5,75, jeszcze świąteczna cena. Najczystsze upalanie, masz od bleka. O, już? Czyli 5 dych chodzi. 8 litrów? Nie, bo już coś było, bo nalaliśmy. Dobra. Jest. Panie, gdzie tablica? Z tyłu. Dziękuję. Do widzenia. Co, teraz parę bączków? Przyjazda na miasto. Nie. Na miasto nie. Minus 12 jest byki. O kurde. Tak sobie. Tomek ci od razu ustawię. Proszę bardzo. Ale w tym tygodniu powinniśmy go już zarejestrować. Pięknie to chodzi.
to na pewno pozna, że jeździłem. Zaczął przerywać, ale chyba z mrozu. Cieplutko, minus 12 jest cieplutko. Już ci go chowam, byku. Trzymajcie się, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jutro widzimy się na Kuliku. Ale ten plastik to już długo to nie wytrzyma. Trzeba go tutaj posklejać na razie na taśmę, bo Kuliku to nie wytrzyma. No, moje zdanie na temat tego Lucky Stara to jest takie, że muszę wam powiedzieć, wiadomo, nie ma co porównywać do Raptora, ale jest to naprawdę bardzo dobry kład, przewidywalny, z dużą mocą, z tym silnikiem CB500 to jest po prostu no super, no po prostu petarda. Nisko budżetowy sprzęt i rama bardzo dobra, bardzo mocna. Zawieszenie też jest ok. No w ogóle, no coś pięknego, po prostu cały czas moc. Zobaczymy to, jak będzie jechało na piachu, na jakieś podjazdy, jak ten śnieg zejdzie. Może jutro już wypróbujemy, bo jutro będziemy na Godziębie i tam nie wiem, czy ten piach jest tam zamrożony. Nie powinien być, ale zobaczymy. Ale naprawdę, no ja jestem bardzo zadowolony z tego kłada. Także Tomek, jeszcze raz ci gratuluję. Polecam, każdemu polecam takiego kłada. Już jeździłem CB500, bo Juri ma takiego. I nie wiem, ale myślę, że ten jest mocniejszy. Nie wiem dlaczego, ale no zresztą zobaczymy. Jak się z Jurim spotkamy, to Tomek będzie starty uczyniał tym kładem. Do tej pory to się zdąży wprawić. No co, odpala, równo chodzi i na mrozie, i w ciepłym. Spalania to nie znam, nie wiem, zresztą mało ważne. Teraz tylko go zarejestrować. Co jeszcze? No, umyć, nasmarować po swojemu. Jeszcze musimy zajrzeć do filtra powietrza, bo nawet nie zaglądaliśmy. Tylko upalamy na razie, a tak nie powinno być. No ale głupawka to głupawka. Rządzi się innymi prawami.
No co, kierownica fajna, mówię, manetki trzeba wymienić, zobaczyć z tym hamulcem przednim, żeby jeszcze lepiej hamował, bo coś słabo mi się wydaje, nie wiem, może płyn trzeba wymienić hamulcowy. Co jeszcze? Siedzenie fajne, fajnie trzyma, tak samo tutaj te boczne też dobrze trzymają, fajnie. Hamulce tylne ma. Opony później sobie Tomek wymieni, jak będzie chciał biały bur zaliczać. No i co? Na razie mamy wspólnego kłada. Fajny, naprawdę fajny, polecam. Hejos, nara.